Boksujący w wadze ciężkiej i złogonach w rozmowie z Interią stwierdził, że w 2019 roku zdecydują się losy jego sportowej przyszłości. Pięściarz z Gdańska w mijającym roku stoczył tylko jedną, trwającą dwie rundy walkę z Fredem Kasim. Izu miał zaboksować 8 grudnia na gali w Gdańsku europejski pas WBO z Alim Demirezenem. Jednak imprezę ostatecznie odwołano, a tytuł, o który walczyć miał Polak, zmienił właściciela. Na domiar złego Ugonoch aktualnie nie ma trenera, bo w listopadzie zmarł Andrzej Gmitruch, z którym pięściarz współpracował od kilku miesięcy. Będąc szczerym sam ze sobą, stwierdzam, że rok 2019 albo zaskoczył mnie sportowo, albo będę musiał coś zmienić w swoim życiu i pójść w innym kierunku, oświadczył gdańszczanin. Izu Ugonoch na zawodowych ringach stoczył 18 zwycięskich walk, 15 z nich wygrywając przed czasem. Jedyną porażkę zanotował w starciu z aktualnym challengerem WBC Dominikiem Bryzilem. Galę w Gdańsku, na której Izu miał powrócić na ring, przełożono wstępnie na marzec. Damn.